Opowiem wam dzisiaj o swoim doświadczeniu z hawajskim masażem Lomi Lomi. Zanim tak do tego przejdę, to chciałbym słowem wstępu powiedzieć, co tu się w ogóle dzieje, co tu się w ogóle dzieje na tym kanale. Dlaczego ja mówię o masażu Lomi Lomi, dlaczego mówię o jakichś rzeczach, które są dziwne, no nie? Znaczy, dla mnie to nie jest dziwne, ale można powiedzieć, że do tej pory nagrywałem inne treści po prostu. Już tłumaczę z odpowiedzią. Po prostu chcę mówić o tym, co mnie ciekawi i co ma jakąś wartość dla mnie. Tak, chcę się dzielić swoim doświadczeniem życiowym, chcę się dzielić tym, co doświadczam w życiu, tym, co jest dobre, tym, co jest fajne. I niekoniecznie musi mieć to związek tylko z tym, co robię aktualnie, czyli na przykład z fotografią czy z psychologią. Po prostu mam taką osobowość, takie mam sobie coś, co po prostu bardzo lubię doświadczać różnych nowych rzeczy. Mam taki głód eksperymentowania, głód doświadczania życia, odkrywania nowych rzeczy. Zastanawiam się, co ten świat jeszcze ma do zaoferowania, że co tutaj ci ludzie, co ta religia może robić, coś takiego, co może być fajne, pomocne w życiu. I może to jest niekoniecznie związane z tym, że teraz zacznę chodzić na ten masaż Lomi Lomi regularnie, czy inne rzeczy robić, ale po prostu chcę to doświadczać i chcę się tym dzielić i opowiadać, bo po prostu sprawia mi to przyjemność. To jest taki trochę jak Kosakowski, nie? Robię sobie różne rzeczy, tylko mam nadzieję, że nie będę wchodził do ścieków Bombaju, jak on to robił, bo chyba tak wchodzi do ścieków Bombaju, tak mi się wydaje. Nie, takich rzeczy to nie chcę robić. Ale na przykład chciałbym pójść do hipnoterapeuty i opowiedzieć wam o swoim doświadczeniu. Wracając do masażu Lomi Lomi. Z masażem już miałem do czynienia wcześniej dużo, ponieważ mało kto o tym wie, ale ja robiłem studium masażu. W momencie, kiedy studiowałem psychologię, odbywałem jednocześnie studium masażu klasycznego, takie dwuletnie. I skończyłem tą część praktyczną, gdzie nauczyłem się masażu klasycznego i od tego czasu pokochałem masaż, po prostu bardzo lubię masaż. Tylko na przestrzeni tych wielu lat, gdy zacząłem się tak rozwijać, powiedzmy duchowo, zaczęło mi w tym masażu klasycznym brakować czegoś takiego. I to coś, co ja nazywam taką bliskością z drugim człowiekiem, takim połączeniem terapeutycznym poprzez dotyk. I to w masażu klasycznym, jak idziecie do salonu klasycznego, mi od zawsze brakowało. Już po prostu ja przychodzę na masaż klasyczny, gdzie jest mi oferowana usługa, co jest oczywiście w porządku, ale ja od zawsze miałem taką potrzebę nawiązywania bliskiego kontaktu z drugim człowiekiem, doświadczenia takiej bliskości. I ten masaż wydawał mi się, że może być taką fajną, bezpieczną, konstruktywnym sposobem na nawiązanie bliskości z drugim człowiekiem. I zacząłem się interesować innymi rodzajami masażu. I na mojej ścieżce rozwoju, że tak powiem, pojawia się tantra. Zacząłem się zadawać z ludźmi z tantry, zacząłem chodzić na warsztaty tantryczne, zacząłem jeździć i masować tantrycznie, zaczęli mnie ludzie masować tantrycznie, zacząłem się zagłębiać w tą filozofię tantry i na przykład tantra do dziś jest moim ulubionym rodzajem masażu, jaki chciałbym dostać i jaki ja chciałbym dawać innym ludziom. I w ogóle nie ma to dla mnie znaczenia, czy mnie masuje mężczyzna, czy kobieta, czy ja masuję mężczyznę, czy kobietę w jakimkolwiek wieku, ponieważ tantra to jest taki przepływ energetyczny między człowiekiem drugim, gdzie niezależnie od płci i od wieku jesteś w stanie nawiązać taką głęboki przepływ energetyczny poprzez dotyk i poprzez takie coś, co nie da się opisać nawet słowami, bo to po prostu trzeba doświadczyć tą energię. I to jest właśnie wspaniałe w tantrze. I ja na przykład dzięki tantrze otworzyłem się na drugą płeć, bo zawsze się bałem mężczyzn i dzięki tantrze się otworzyłem i na przykład zobaczyłem, że nie grozi mi niebezpieczeństwo ze strony mężczyzn, tylko właśnie dlatego, że ktoś jest mężczyzną. I to jest dla mnie bardzo cenne doświadczenie życiowe. Wracając do samego Lomi Lomi. Masaż Lomi Lomi był mi obcy aż do zeszłego tygodnia. Poszedłem sobie na taki masaż Lomi Lomi, ponieważ czułem miałem taką potrzebę dotyku, takiego dobrego dotyku miałem potrzebę. I miałem taką potrzebę bliskości. I chciałem właśnie spróbować pójść na masaż, ale chciałem się otworzyć na coś nowego. I tym czymś nowym właśnie był masaż Lomi Lomi, ponieważ słyszałem już o tym wcześniej, że jest to bardzo taki czuły, bliski, intymny masaż, podobny do tantry. Tylko troszkę no jednak na innych zasadach, no bo w tantrze nie pomijamy części intymnych, jeśli nie chcemy, bo tantra akceptuje seksualność człowieka w pełnym aspekcie, czyli masujemy całe ciało, łącznie z częściami intymnymi, jeśli tylko klient tego chce, a w Lomi Lomi omijamy te części intymne, więc jakby w Lomi Lomi te części intymne nie dotykamy tego w ogóle. Jeśli chodzi o całą inną części ciała, to one zostały wymasowane. Więc tak, Lomi Lomi jest bardzo takim czułym, intymnym masażem,
który właśnie ma korzenie w Hawajach. Ma to takie głębokie, duchowe usposobienie. Cały masaż trwał 2 godziny i na początku mi dziewczyna zaśpiewała jakieś hawajskie piosenki, umyła mi stopy, było to bardzo miłe. Niektórzy wiem, że jeszcze tańczą, bo w ogóle ten masaż przypomina taniec rąk, bo to oni tak masują całymi przedramionami, tutaj ramionami właśnie, i to jest mega przyjemne i fajne, masz wrażenie, jakby ktoś tańczył na twoim ciele, swoim ciałem, w sensie przedramionami, bo innych części ciała nie używa, bo w tantrze na przykład mamy też coś takiego jak masaż kaszmirski czy masaż intuicyjny, w którym możemy użyć całego ciała do masowania drugiego człowieka. Ale wracając do Lomi Lomi, tutaj masujemy przedramionami i dłońmi. I cały ten masaż, na początku leżałem na brzuchu, też byłem nagi i zostałem cały wymasowany właśnie od głowy do stóp. Bez pominięcia pośladków, pośladki też zostały wymasowane, więc bo jak to masażyści Lomi Lomi mówią, że większość napięć jest zgromadzony właśnie w biodrach i w pośladkach, dlatego te pośladki są dobrze, też ważne, żeby je wymasować, więc na takim masaże leżysz nago dlatego. Masaż był dość taki intensywny, to nie było takie smerando, takie miziando, on naprawdę był mocniejszy i mimo, że dziewczyna, która mnie masowała, była drobniejszej postury, to naprawdę potrafiła dobrze tą siłę spożytkować, żeby ten masaż jednocześnie sprawiał mi przyjemność, a jednocześnie był dla mnie zdrowotnie korzystny, w sensie, żeby rozluźnić moje mięśnie, jakieś napięcia w mięśniach. I to, co mi się najbardziej podobało w tym masażu, to taka ta bliskość, to właśnie, że ciężko mi to nazwać słowami, bo ja wiem, że to jest tylko usługa i tu nie ma takiej prawdziwej bliskości, jak na przykład masz ze swoim partnerem, ale taka namiastka bliskości z takim terapeutą dotyku, jak ja to mówię, gdzie ktoś jest naprawdę blisko ciebie i całymi przedramionami masuje całe twoje ciało i te ruchy są takie, jak niektórzy mówią, nazywają kocią łapą, nie? Że te ruchy są naprawdę takie bardzo płynne, przyjemne, to wszystko jest takie wiecie, że tutaj dotykasz, a za chwilę złapiesz i przemiziasz i naprawdę jest to jeden z przyjemniejszych masażów, jaki w życiu doświadczyłem, pomijając tantrę. I jak tak sobie leżałem na brzuchu, to na przykład wkładała mi ręce pod klatkę piersiową i mnie tak z obu stron przytulała, tak jakby nie przytulała, tylko tak przemasowywała i to było naprawdę bardzo przyjemne. No i po połowie masażu obróciłem się z powrotem na plecy i została wymasowana cały przód. Klatka piersiowa, uszy, głowa potem, brzuch, uda, nogi, łydki, wszystko. Wszystko z wyłączeniem miejsc intymnych. I warto też wspomnieć, że jak leżałem na tym brzuchu i na plecach, to miałem chustą hawajską przysłonięte miejsce intymne, to nie, że tak leżałem sobie celusienki nagiutki tutaj z wyeksponowanym swoim przyrodzeniem. Nie, tutaj taka była przestrzeń na to moje przyrodzenie, które zostało przykryte, więc jakby okej, okay, nie. Znaczy nie mam jakby problemu w ogóle z nagością, zresztą no, nie miałbym z tym problemu, ale jakby jest to takie w Lomi Lomi, że jesteś przykryty tą chustą i chyba tak jest na wszystkich masażach, no, w tantrze też tak jest, aczkolwiek pewnie zależy od masażysty, żeby po prostu się nie czuć skrępowanym, jak leżysz nagi. Więc tak to wyglądało. I w Lomi Lomi też są takie elementy stretchingu. Ta masażystka mnie też tak naciągała nogi, rozciągała mi barki, mi tutaj rozkładała, klatkę piersiową, nogi, więc czułem się trochę jak po sesji jogi też. Po wszystkim wypiłem sobie herbatkę, jeszcze tak poleżałem sobie przez 10 minut, żeby dojść do siebie. W trakcie leciała bardzo przyjemna, relaksująca hawajska muzyczka. Dookoła były makramy powywieszane, kadzidełka, jakieś takie super fajne rzeczy. I po wszystkim jeszcze sobie przez 15 minut porozmawiałem z tą masażystką, bo była bardzo fajna, o swoich doświadczeniach, zapytałem, jak się czuję, dała mi tam kilka porad odnośnie jakichś moich napięć w ciele, bo to jest bardzo też taki rehabilitacyjny masaż przez to, że jest mocniejszy i ma te elementy stretchingu. Wyszedłem taki bardzo rozanielony z tego masażu, taki zaspokojony tego dotyku, tak, właśnie po to tam poszedłem i bardzo się cieszę, że doświadczyłem tego masażu Lomi Lomi, bardzo chciałbym pójść drugi raz, tylko tym razem pójdę raczej do mężczyzny, ponieważ nigdy mnie nie masował jeszcze mężczyzna i po prostu jestem ciekaw tego doświadczenia,
Chciałbym też jakoś się oswoić tak z czymś, co jest dla mnie nowe. Po prostu lubię doświadczać nowych rzeczy, a męski dotyk będzie czymś dla mnie nowym, więc po prostu chciałbym tego doświadczyć. Ja wiem, że w Gdańsku są fajni masażyści Lomi Lomi, więc myślę, że się do nich wybiorę. Więc zdecydowanie wam polecam, naprawdę. Lomi Lomi to jest bardzo przyjemny, bliski, intymny masaż. Polecam go każdej osobie, która ma taki głód dotyku, głód bliskości, ale też potrzebuje się zrelaksować i rozluźnić całe swoje ciało. Lomi Lomi to jest przepiękny masaż, naprawdę. Polecam wam, dużo bardziej mi się to podoba niż klasyczny masaż. Sam mógłbym być masażystą Lomi Lomi, aczkolwiek tak jak mówię, ten tantryczny masaż jest jednak dla mnie póki co na pierwszym miejscu, bo tam ta bliskość jest jeszcze większa, ale nie każdy jakby chce wchodzić w tantrę lub musi mu się to podobać, więc taki Lomi Lomi to jest taka super, naprawdę to jest super masaż, który polecam każdemu, gdzie każdy może z tego skorzystać i naprawdę się mega dobrze poczuć. No, więc tak jak mówię, no dziękuję za obejrzenie. Czasem będę nagrywał takie filmy, z których będę się dzielił swoimi różnymi rzeczami, które doświadczam nowymi, bo po prostu sprawia mi to przyjemność. Tak, ale nie oczekujcie filmu za niedługo, gdzie Brzegowy nagra film pod tytułem "Wziąłem pierwszy raz w życiu grzyby halucynogenne i jak to przeżyłem". Takich rzeczy nie zamierzam robić, aczkolwiek nie wiem, co mi tam... Mnie już nic nie zdziwi w życiu, więc naprawdę nie zdziwi mnie, gdy tak się stanie po prostu, bo stwierdzę, że skoro ma to jakąś wartość, a wierzę, że może to mieć, bo takie badania naukowe są, że grzyby halucynogenne mogą mieć wartość, żeby zwalczać depresję i inne rzeczy, to możliwe, że tak się kiedyś stanie, no niewykluczone, ale póki co nie chcę eksperymentować z psychodelikami, bo po prostu czuję, że mnie to przerośnie, bo mam za słaby łeb na takie rzeczy. No, ale nie zdziwcie się, jak za rok zobaczycie na moim kanale film pod tytułem "Wziąłem grzyby i mnie wyjebało w kosmos i nadal nie wróciłem", ale YouTube'a zdążyłem rzucić. No, dziękuję za obejrzenie, namaste, Lomi Lomi i do przodu. Yeah, yeah, ooh, la baie.